żyjemy w epoce cyfrowej, otoczeni przez nowe technologie. Całe to instrumentarium, które nas angażuje do imentu. To jest zjawisko nie najlepsze. Nie chcę powiedzieć, że bardzo złe. Ci, którzy tworzą te narzędzia, ci, którzy tworzą portale społecznościowe, ten świat wirtualny, to jest głównie odniesienie do Doliny Krzemowej, do tych guru dzisiejszego świata, którzy chcą dzielić i rządzić. Zaczęło się niewinnie, chcieli niby stworzyć media, z których ludzie będą korzystali i dla rozrywki, a przede wszystkim dla budowania swojego warsztatu pracy, dla podbudowy intelektualnej, do błyskawicznego korzystania z informacji. I to wszystko się dzieje, to wszystko jest ważne. Ale nie wiem, czy panowie z Doliny Krzemowej przewidzieli, jakie będą tego skutki. A jak przewidzieli, to można być wielkimi cynikami. Pan Zuckerberg i inni doprowadzili do tego, że widzimy takie scenki, które już przestają razić ludzi, a które mnie na przykład zastanawiają się, nie powiem, rażą, bo nie o to idzie, że oto siedzi dziewczyna i chłopak w kawiarni, to z wczoraj. Siedzą naprzeciwko siebie, ma jakąś kawę, coś tam do jedzenia, jakieś ciastko. I gapią się w te smartfony i nie ma kontaktu między nimi. Nie rozmawiają. To tyle jest dobrze, że w kawiarni jakieś cicho, ale nie o to chodzi. Tam ma być gwar. Może wyjść na SMS-a, bo nie SMS-ami ze sobą rozmawiają. Nie artykułują zdań. Szczekają do siebie. Nie potrafią zbudować pełnego zdania. Co może mieć potworne konsekwencje, ale wszyscy już machają ręką, bo w tramwaju, w kawiarni, gdziekolwiek tak jeździ dziewczyna przez, czy chłopak przez zebrę na przejściu, nie patrzy na nic, tylko zapisze swój smartfon. A może kierowcy nagle też się on zagapi. Prawda? Więc takie rzeczy, to ja mówię o tych najdrobniejszych, na co dzień spotykanych. Ale rzeczą trudniejszą, groźną są uzależnienia. Uzależnienie od mediów, bez względu na to, jakim przymiotnikiem opatrzyć, są takim uzależnieniem jak alkohol, jak narkotyki. To są oczywiście badania naukowców, to nie jest mój wymysł. Cal Newport, który jest wybitnym uczonym, według mnie, znaczy według mnie, ja tu się nie liczę, według społeczności uczonych akademickiej, jest niespełna 40-latkiem, profesorem zwyczajnym jednego z najwyżej notowanych uniwersytetów na świecie, Georgetown. I tam zajmuje się sprawami digitalizmem po prostu. Myśmy wydali jego książkę dwa lata temu, pierwszą, Praca głęboka. Tam już rozważał takie pojęcie jak skupienie i uważność. Jak istotne są nie tylko w pracy, ale przez całą dobę. Jest i kwestia gospodarowania czasem przy tym wszystkim, prawda? Czyli co nam czas zabiera? Rozproszenie. Nieumiejętność skupienia się na czynności, które się wykonuje, czy nad książką, którą się czyta. Doszedł do wniosków poprzez kontakty z kolegami naukowcami, a także literaturę obfitą na ten temat, że nie jest ok, że trzeba trochę bić na alarm. I postanowił napisać książkę na ten temat. Książkę, nad którą pracował solidnie i która jest kapitalną książką według mnie. Nie wiem, może ktoś tam się obruszył, jedną z najważniejszych w ogóle wydanych. A w tej dziedzinie informatyki, nowych technologii, nade wszystko.
Jaka jest główna, pani pytała o przesłanie, czy jaka główna teza? Żeby ten digital minimalizm, czyli ograniczenie do minimum korzystania z mediów nowotechnologicznych. Ale nie rezygnacja, bo tu są właśnie spory. Co on będzie nam zabierał? Internet w ogóle cały, a w ogóle jak Facebooki, Instagramy, etc., etc. On nie chce zabierać. On po prostu proponuje, w ogóle nie zabiera niczego, tylko proponuje, żeby ograniczyć korzystanie z mediów, z nowych technologii pozazawodowo. W pracy wiadomo, trzeba, bez tego nie można dzisiaj działać. Laptop, smartfon, obecność na Facebooku, Instagramie, Twitterze. Dla człowieka w takim mocnym uderzeniu, właśnie jakoś 40-latka, jest to warunek sine qua non, żeby istnieć, żeby działać, żeby być. Ale kiedy kończymy swoje sprawy zawodowe, no nie musimy tkwić dalej, gapiąc się w ekran z laptopa, czy bez przerwy smartfon mieć pod ręką zamiast książki na przykład. I tracić czas i życie. Bo on mówi tak, przecież przez takie zaangażowanie maksymalne w te urządzenia, to jest rezygnacja z życia rodzinnego, z kontaktu z przyjaciółmi, z dobrej lektury ważnej książki, z wielu innych rzeczy. To nam umyka. I on na przykładzie swoim, on jest, bo dość sporo wydał książek, masę artykułów, jest bardzo aktywny. Ale on o godzinie 16 opuszcza uniwersytet i odkłada wszystko i nie ma żadnych smartfonów, żadnych laptopów. Ale jak do tego dojść? Uzależnienie, jak wiadomo, to nie jest taki dmuchał, że to już nie jestem uzależniony, prawda? I nie. No jest się uzależnionym, trzeba jakoś się z tego wycofać. I on używa takiego terminu, który w naszym w przekładzie na język polski trzeba nazwać odgracaniem. Odgracaniem. Czyli rezygnacja właśnie z tych wszystkich rzeczy, o których mówię, na początek w takim terminie 30-dniowym. Że oto przez jeden miesiąc odkładam smartfon, laptop, nie zawodowo, tylko w czasie wolnym. I zajmuję się zupełnie innymi sprawami, to znaczy życiem towarzyskim, chodzeniem do kina, do teatru, życiem rodzinnym, żeby nam się nie rozpadło, małżeństwo, żeby rodzina się nie rozpadła. Bo takie sytuacje są, to jest znaną sprawą. I innych rzeczy, które odkładamy na bok, bo to nas angażuje. I po tych 30 dniach okaże się, że jesteśmy innymi ludźmi. Jesteśmy zreflektowani. Wiemy już, jak ułożyć sobie dzień, miesiąc, życie. I jak z niego korzystać. A przede wszystkim rzecz najbardziej niebezpieczna to jest rezygnowanie z własnej autonomii. Bo panowie właśnie z Doliny Krzemowej doszli już do tego, pomijając, że doszli do miliardów, ogromnych fortun, to im mało, bo wiadomo, że zawsze się chce więcej. To teraz chcą sprawować rząd dusz. Oni chcą rządzić światem i mówić ludziom, co mają robić, jak się mają zachowywać. Są, to był coś drastycznego terminu, zniewolić ludzi. I to jest pierwsza refleksja, którą należało zrobić. Czy ja jestem już ja,
czy jestem opanowany przez innych i robię to, co mi każą. I on używa kapitalnego tam cytatu. W ciągu ostatniej dekady nasze ludzkie cechy zostały przećmione przez narzędzia nowotechnologiczne. I cytat jest taki. Kiedy Bill Maher żartował, że App Store idzie po nasze dusze, nie całkiem się mylił. Jak Sokrates wyjaśnia Faidrosowi w słynnej metaforze Platona o Rydwanie, naszą duszę można pojmować jako woźnicę Rydwanu usiłującego opanować dwa konie, z których jeden symbolizuje naszą lepszą naturę, a drugi prymitywne impulsy. Gdy coraz bardziej wyrzekamy się autonomii na rzecz świata cyfrowego, dodajemy energii temu drugiemu koniowi, a woźnicy coraz bardziej utrudniamy powożenie. Zmniejszamy siłę naszej duszy. Zamienny cytat. Odwołanie do mojego ukochanego Sokratesa. Wszystko już było w starożytności, oprócz nowych technologii. Minimalizm polega na tym, że wiemy, co jest niezbędne. Cyfrowy minimalizm przenosi tę koncepcję do świata zdominowanego przez technologię. Jest to klucz do życia w skupieniu, coraz bardziej rozproszonym otoczeniu.